Dzień dobry. Dzisiaj kolejna, siódma część z serii rozważań na temat rozdziału 8 Dziejów Apostolskich. I tutaj warto sobie przeczytać Izajasza 53 rozdział oraz Dzieje Apostolskie 8 rozdział. Żydzi kiedyś myśleli wysoko o wierzących, którzy spotykali się razem w ganku Salomona. Ale tak jak w przypadku karmienia tłumu chlebami i rybami, nie jest to nic więcej jak tylko mentalna zgoda na to, że Bóg działa. Odczuwają ulgę, że demony są wypędzane, że ich ciała są uzdrawiane. Kiedy nadchodzi czas próby, ich władcy znów są w stanie manipulować nimi przeciwko zgromadzeniu, tak jak wcześniej robili to przeciwko Chrystusowi. Pan Jezus pojawił się przed ich Sanhedrynem w jego upokorzeniu i znowu w Szczepana, członka uwielbionego ciała uwielbionego człowieka, członka ciała uwielbionego człowieka, napadli. Oni nie będą mieli Chrystusa w żaden sposób na uwadze. Śmierć Szczepana wywołuje najnowszą wrogość do wierzących w Jerozolimie, którą ciało kierownicze szybko pielęgnuje. Saul wyłania się z tej klasy jako dany agent najwyższego kapłana. On, i tutaj mamy wyraźnie w Słowie Bożym napisane, on spustoszył kościół, wchodząc do każdego domu i ścigając, ściągając zarówno mężczyzn, jak i kobiety, dostarczał ich do więzienia. Więzienie prowadzi później oczywiście wielu do śmierci. Wielu wierzących oddaje swoje życie dla Pana Jezusa w zaciekłym prześladowaniu, które tutaj właśnie powstaje. Opisuje to też sam Saul w Dziejach Apostolskich 26:10. Saul śledzi i aresztuje wierzących w Jerozolimie bez trudności, ponieważ ich chrześcijaństwo jest naprawdę widoczne i jest wyraźnie nałożone na ich judaizm. Są oni ściśle zaangażowani w żydowskim życiu społecznym i religijnym. Chodzą do świątyni i modlą się tam z innymi Żydami, co widzieliśmy w Dziejach Apostolskich 3:1. A ponieważ, i tutaj jest wielka gromada kapłanów, była posłuszna wierze, co jest w Dziejach 6:7 napisane, nieświadomie po prostu dalej zaprzeczają wieczerzy pańskiej, kontynuując składanie ofiar ze zwierząt. Oni łamią chleb codziennie, ale także obserwują Paschę i inne żydowskie święta. Oni przestrzegają żydowskiego szabatu, przestrzegają zakonu mojżeszowego, tak jak inni Żydzi. Jest to opisane w Dziejach Apostolskich 21 od 20 do 26. Składają śluby, obrzezują swoich synów i uczęszczają do synagog, które są społecznymi centrami Żydów. To dlatego Saul pragnie, aby listy do Damaszku trafiały do synagog, aby, i tutaj jest wyraźnie powiedziane w 9:2 w Dziejach, aby jeśli znajdzie się kogoś z tej drogi, czy to mężczyznę, czy kobietę, mógł przyprowadzić go związanego do Jerozolimy. Kiedy Piotr zwraca się do ludzi jako do mężczyzn i braci, ma po prostu na myśli żydowskich braci, a nie braci w Panu, ponieważ używa tego samego określenia w stosunku do ludzi w Dziejach Apostolskich 3:17. Ale jedną rzeczą, która odróżnia tych pierwszych wierzących od innych Żydów, jest pozdrowienie Pan zmartwychwstał. Pan zmartwychwstał, którym pozdrawiają się nawzajem. Pan cierpliwie znosi tę mieszaninę rzeczy w Jerozolimie, ale kiedy Szczepan zostaje zamordowany, ukamienowany, zaczyna ich powoli odłączać od judaizmu. Prześladowanie, które następuje po śmierci Szczepana, wypędza żydowskich chrześcijan z Jerozolimy, gdzie trzymają się zakonu, prawa. Idą do odległych miast i głoszą Ewangelię. To nie jest wola Boża, aby ograniczyć ją tylko do Jerozolimy. Relacja o rozpoczęciu prześladowań zawiera wyrażenie, które łatwo przeoczyć, a które jest tu istotne,
I rozproszyli się oni po całej Judei i Samarii z wyjątkiem apostołów. Dlaczego apostołowie mieliby pozostać w Jerozolimie? Podawano różne wyjaśnienia, ale wszystkie one pomijają pańskie polecenie dla nich, które inni wypełniali. I to polecenie przecież było: będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii i aż po krańce ziemi. To prawda, że apostołowie dawali świadectwo w Jerozolimie, ale w Judei i Samarii świadectwo pochodzi od zwykłych wierzących, zmuszonych do ucieczki z Jerozolimy. Że taki jest cel Boży, jest jasno powiedziane w wersecie 4. Dlatego też ci, którzy byli rozproszeni za granicą, chodzili wszędzie głosząc słowo. Ale apostołowie słusznie pozostali w mieście, które nadal służyło jako centrum, z którego Ewangelia powinna promieniować, nawet jeśli powodowały to prześladowania. Później znajdujemy kwitnące zgromadzenie w Jerozolimie. Apostołowie byli jego zalążkiem, gdy się zebrało, i świadectwem zmartwychwstania również dla miasta. Tutaj w tym rozdziale 8 pamiętamy, ważną osobą była osoba Filipa, helenisty Filipa. Szczepan został pochowany, a Filip zastąpił go, Filip ewangelista. Filip zastąpił go w sferze publicznej. Z 12 apostołów Piotr i Jan są wybitni, to znaczy widać ich w działaniu. Z 7 diakonów Szczepan i Filip są wybitni. Szczepan i Filip są ludźmi pełnymi Ducha Świętego, a ten jaśnieje na twarzy Szczepana, która jest jak twarz anioła, i w działaniu Filipa też to się przejawia. Duch Pański porwał Filipa, ale Filip został odnaleziony w Azocie w wyniku tego przeniesienia. Podobnie jak Chrystus, na wiele innych sposobów Szczepan dostąpił zaszczytu bycia takim jak on w śmierci. I tutaj na przykład: bądź wierny aż do końca, bądź wierny aż do śmierci. Przepraszam, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Tak mówi Objawienie, 2 rozdział, 10 werset. Imię Szczepana, Stefana, znaczy właśnie korona. Korona. Ale Filip w suwerennych Bożych drogach, których nigdy nie wolno nam podważać, kwestionować, został oszczędzony, aby prowadzić normalne życie i założyć rodzinę. Na razie opuszcza on Jerozolimę wraz z wybuchem zaciekłego prześladowania. Wierni zostają rozproszeni, a jego służba w Jerozolimie kończy się. Ale on wypełnił wyraźne oświadczenie apostoła do Tymoteusza. To znajdziemy w Tymoteusza 3:13. Ci, którzy będą dobrze służyć, otrzymają dla siebie dobry stopień i wiele śmiałości w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. On od razu wykazuje tę wielką śmiałość w wierze w Samarii, gdzie głosi im Chrystusa. Później nazywany jest Filipem ewangelistą. Apostołowie pozostają w Jerozolimie, która miała być centrum ich pracy. Bóg wzbudzi innych, którzy będą realizować ich mandat. Pan ma wielu sług i żaden człowiek nie jest niezastąpiony w jego pracy. Ponadto jest on suwerenny w służbie, którą nam daje lub pozwala na jej zakończenie, jak to widzieliśmy w przypadku Szczepana. Przepowiadanie Filipa wydaje się wzmacniać tę interpretację. Najpierw głosi kazania w Samarii, następnie głosi eunuchowi, który powraca do Etiopii, tak że świadectwo jest rzeczywiście niesione do krańca ziemi. W oczach starożytnych krańca ziemi, ale też do krańca ziemi, jak wiemy, historycznie. Dobry fundament został położony w Samarii, zanim Filip tam przybył. Przy studni Sychar kobieta zostawiła swój dzbanek z wodą. Weszła do miasta i powiedziała: chodźcie, zobaczcie człowieka, który opowiedział mi wszystko, co kiedykolwiek uczyniłam. Czyż nie jest to Chrystus? Oni przyszli, zobaczyli i zamieszkiwali
z Nim. I to czytamy w Ewangelii Jana. I to był między innymi rozdział 4, ale też 1 nam mówi. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w Niego na podstawie słowa kobiety, która zeznała, powiedział mi wszystko, co kiedykolwiek uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby się u nich zatrzymał, a On pozostał tam 2 dni i wielu uwierzyło z powodu Jego własnego słowa i rzekli do kobiety: teraz wierzymy nie z powodu Twojego powiedzenia, bo sami Go słyszeliśmy i wiemy, że to jest rzeczywiście Chrystus, Zbawiciel świata. Ewangelia Jana, 4 rozdział 39 do 42 wersetu. Ponieważ Samarytanie prosili Chrystusa, aby pozostał z nimi, w przeciwieństwie do Gadareńczyków, którzy poprosili Go, aby odszedł, Pan pamiętał ich. Wierzący w Jerozolimie są rozproszeni w Judei i Samarii. Pola są gotowe do żniw, Paweł głosi, a Apollos podlewa, ale Bóg daje wzrost. Wielka była radość w tym mieście, jest wyraźnie powiedziane, i także, że głosili Ewangelię w wielu wioskach Samarytan. Ale teraz w samym środku tej pracy anioł pański poleca wielkiemu ewangeliście odejść. Dlaczego tak miało być? I tutaj szukajcie, a znajdziecie, przychodzą na myśl takie słowa, a odpowiedzią jest wartość jednej duszy. Jednej gorliwej, poszukującej duszy w oczach Boga. Nigdy nie zapominajmy, że Bóg nie zależy od nas, ale my musimy zależeć od Boga. Kiedyś jeden autor o nazwisku Wolston opowiadał historię człowieka, który został zbawiony przez krowę. Dał on swojej krowie grudkę cukru, a ona w podzięce polizała go po ręce. Wtedy przypomniał sobie Pismo Święte, którego nauczył się w dzieciństwie. Wół zna swego pana, a osioł szopkę swojego pana, lecz, i dalej z Izajasza 1:3 cytat, ale lud mój nie uważa na mnie. Być może Bóg musiał użyć krowy, ponieważ wszyscy byli zbyt zajęci innymi sprawami, by zwracać sobie i zawracać sobie głowę tym biednym rolnikiem. Bóg pragnie od swoich słów niekwestionowanego posłuszeństwa. Znalazł to doskonale w Chrystusie i Chrystus doskonale to wypełnił. Chrystus opuścił Judeę i udał się do Samarii. I tak samo Filip, który był posłuszny, udał się do Samarii, aby dotrzeć do jednej duszy w przypadku Pana Jezusa, a Filip Ewangelista później, aby dotrzeć do jednej duszy na pustyni. Teraz znajduje to właśnie w Filipie, który ma życie Chrystusa. Opuszcza Samarię, aby pójść za jedną samotną duszą, choć nie wie, że kiedy idzie i gdzie idzie i co go spotka. I to jest właśnie charakterystyka Ewangelisty, że jest posłuszny. Anioł mówi mu, aby udał się na południe, to znaczy w ogólnym kierunku na południe od Jerozolimy. W Piśmie Świętym Bóg zawsze liczy kierunek od Jerozolimy, bo to jest Jego centrum. Tak więc w Piśmie Świętym Król Północy i Król Południa oznaczają po prostu władzę na północ i na południe od Jerozolimy. Wolą Bożą jest, aby Ewangelia rozprzestrzeniała się najpierw w kierunku południowym, a później w kierunku zachodnim, przez apostoła Pawła. Teraz należy udać się do Etiopii, pierwszego kraju wymienionego w Biblii, który możemy dziś zidentyfikować rodzaju. 2 rozdział 13 werset o tym mówi. Mojżesz poślubił etiopską kobietę. W czasach Filipa szlaki komunikacyjne między Etiopią a Izraelem były otwarte. Co widzi Filip? Gdy posłuszny aniołowi schodzi z Jerozolimy do Gazy, która jest pustynna, dlaczego człowieka z Etiopii, eunucha o wielkim autorytecie u
Kandaki, królowej Etiopczyków, który miał pieczę nad całym jej skarbem i przybył do Jerozolimy, aby oddać pokłon. Dlaczego akurat tego człowieka tam widzi? On wraca i siedząc w swoim rydwanie czyta proroka Izajasza. To jest odpowiedź. Oznacza to eunucha jako człowieka doświadczonego, poszukującego Boga, podobnie jak Nikodem, gdy przyszedł do Jezusa. On wie, że Jerozolima jest centrum Boga na ziemi i poszedł tam, aby oddać cześć. I to jest z Izajasza 45, rozdział 6, werset. Takie słowo. Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo poza mną. Ja jestem Pan i nie ma nikogo innego. Izrael jest latarnią morską starożytnego świata, chociaż jego światło gaśnie. Ale o tym eunuch jest nieświadomy. Tego eunuch jest nieświadomy. Tego eunuch nie wie. Tam, gdzie serce jest prawe, Bóg nigdy nie pozostawia ludzi w niewiedzy. I tak oto widzimy Filipa patrzącego na eunucha. Jakże wielki jest kontrast pomiędzy tymi dwoma mężczyznami. Kontrast pomiędzy Filipem a etiopskim eunuchem. Eunuch pochodzi z ziemi etiopskiej, Filip z ziemi izraelskiej. Eunuch jest więc poganinem, a Filip Żydem. Eunuch jest człowiekiem czarnym, ale do tego stopnia, że jego skóra jest odnotowana w Piśmie Świętym. Czyli Jeremiasza mówi takie słowa, 13:23. Czy Etiop może zmienić swoją skórę albo lampart swoje plamy? Filip jest białym człowiekiem. Filip jest również człowiekiem zwyczajnym, ale Etiopczyk jest eunuchem, o którym jest napisane, że taki nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. I także eunuch jest człowiekiem w mocy, ma władzę, a Filip jest sługą Boga, którego siła doskonali się w słabości. Eunuch służy królowej Kandake, Filip służy królowi królów. Eunuch jest oficjalnym przedstawicielem królowej Kandake, Filip jest ambasadorem Chrystusa, o czym możemy przeczytać w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 20 werset. Eunuch jest bogaty, ponieważ jeździ w rydwanie, Filip jest ubogi i chodzi pieszo. Eunuch czyta pisma, ale nie może ich zrozumieć. Filip ma pisma wypisane w swoim sercu. Eunuch jest żydowskim prozelitą, Filip chrześcijaninem. Eunuch przybył do Jerozolimy, Filip z dala od Jerozolimy. Eunuch jest człowiekiem wykształconym, sądząc nie tylko z jego pozycji, ale i z jego wiodącego pytania. Nic z kolei w Filipie nie sugeruje porównywalnej pozycji. Jest więc oczywiste, że mówiąc naturalnie, ci ludzie nie mają ze sobą nic wspólnego. Równie oczywiste jest, że mają ze sobą wszystko wspólne, gdy tylko eunuch przyjmie Chrystusa. To jest wielka lekcja w tych kontrastach, ponieważ Żydzi całkowicie odrzucili swojego Mesjasza. Bóg kończy system ekskluzywnych żydowskich przywilejów religijnych i zmiata wszelkie bariery, rozróżnienia i partykularne interesy. Demonstruje to poprzez połączenie dwóch zupełnie przeciwnych mężczyzn w Ewangelii Filipa i eunucha. W chrześcijaństwie jest tutaj wyraźnie pokazane, że nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy ani scyty, niewolnika ani wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. To mówi Kolosan 3:11. Ta prawda jest teraz gotowa do twierdzenia i potwierdzenia w praktyce. W kazaniu Filipa do eunucha jest również świeżość, której nie znajdujemy w surowym, lecz koniecznym kazaniu Piotra i Szczepana do winnego narodu. Eunuch nie jest winny śmierci Chrystusa, jego serce jest gotowe na boskie nauczanie i błogosławieństwo.
i w końcu serce Boże może być powszechnie objawione w drogocennej Ewangelii. Chrystus jest to ten, na którego wskazywał Salomon. Prawdziwy Salomon, można by tak powiedzieć. Anioł polecił Filipowi: idź na południe. Polecenie, które jest pełne znaczenia w świetle przeszłości. Była to, jak pamiętamy, z sytuacji z Salomonem, królowa południa. Jak Pan nazwał królową Saby, która przybyła do Jerozolimy, aby sprawdzić Salomona trudnymi pytaniami. I to widzimy w pierwszej królewskiej 10.1. Eunuch w Dziejach Apostolskich, z kolei przedstawiciel królowej południa, udaje się do Jerozolimy, ale nie ma tam już Salomona, który mógłby odpowiedzieć na jego pytania. Bóg posyła więc Filipa, aby to uczynił. Zwróćmy uwagę na piękno Pisma Świętego. Królowa Saby odwiedziła Salomona dopiero wtedy, gdy ten był u szczytu chwały. Dawid, jego ojciec, pokonał swoich wrogów, a on sam panował w pokoju i ogromnym dobrobycie. Tak bardzo, że gdy królowa Saby ujrzała całą jego chwałę, nie było w niej już po prostu żadnego takiego oporu. Zaparło jej dech, zaparło jej całkowicie myśli. Takie jest dokładnie stanowisko Pana, gdy eunuch przybywa do Jerozolimy. Prawda, że on nie może być widziany jak Salomon, lecz Szczepan widział go w całej jego chwale, po prawicy Bożej, w mocy i chwale daleko przewyższającej Salomonową. Niewidzialnego miłujemy Pana i mówimy, że takie jest drogie jego imię. Lecz gdy nasze oczy jego ujrzą, z radosnym zdumieniem wykrzykniemy, że nawet nam połowy nie opowiedziano, bo Pan Jezus przewyższa wszystkie sławy, a nasze uszy nawet nie słyszały połowy tego, co jest faktem. Jakże szczęśliwi my, którzy znamy imię Pana Jezusa i ufamy Jego wiernemu Słowu. Trudność w Piśmie Świętym, którą napotkał eunuch i jej wyjaśnienie, jest kolejną ciekawą rzeczą. Zrozumienie pozycji Pana po prawicy Boga, jak widział go Szczepan, jest ważne i kluczowe nie tylko dla zrozumienia tego fragmentu, ale dla wielu rzeczy, które Piotr czyni w Dziejach Apostolskich. Pan powiedział, że da Piotrowi klucze do Królestwa Niebios. Piotr przeklęcił jeden klucz w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu Zielonych Świąt, i wpuścił Żydów do środka. Później przekręci drugi klucz, aby wpuścić Korneliusza i innych pogan. Ale Piotr jeszcze tego nie zrobił, więc od razu nasuwa się pytanie. Czy Samarytanie, którym Filip głosił Ewangelię, nie są poganami? Czy Etiopczyk nie jest poganinem? Z całą pewnością Etiopczyk jest. Jak więc mogą oni wejść do Królestwa Niebieskiego, zanim Piotr przekręci swój drugi klucz, aby ich wpuścić? Nasz chrzest bowiem dopuszcza nas nie tylko do Królestwa Niebieskiego, ale i do wszystkich błogosławieństw chrześcijaństwa, tak samo jak odcina nas od tego, czym byliśmy wcześniej utożsamiani. Odpowiedź na tę trudność jest taka, że Piotr działa w oficjalnym charakterze administracyjnym, ale to nie przeszkadza Duchowi Świętemu, który jest Bogiem i jest całkowicie suwerenny w dopuszczaniu pogan, zanim Piotr zacznie działać. Człowiek zawsze pozostaje w tyle za Bogiem, w swoim zrozumieniu Bożych dróg, a Piotr nie jest tu wyjątkiem. Potrzeba wizji, aby odciągnąć go od jego żydowskiego myślenia, a nawet wtedy kłóci się z Panem. I tak mamy wolne, suwerenne działanie Ducha Świętego, który dopuszcza pogan do Królestwa Niebios. Zanim Piotr przekręci swój drugi klucz, analogia może być pomocna. Kiedy most jest w budowie, robotnicy używają go na długo przed jego oficjalnym otwarciem. Muszą mieć swobodę przemieszczania materiałów budowlanych tam i z powrotem, aby wykonać swoją pracę. Potem nadchodzi dzień, kiedy most ma być oficjalnie otwarty. Przyjeżdża jakiś dygnitarz
i odprawia ceremonię lub wygłasza przemówienie, ogłaszając otwarcie mostu. Ale w praktyce nie jest to pierwszy raz, kiedy użyto tego słowa, ani kiedy pierwszy raz użyto tego mostu. Wielką prawdę o Królestwie Niebieskim najlepiej można zrozumieć, czytając list do Efezjan, rozdział 1. Polega ona na tym, że wszyscy wierzący, czy to Żydzi, czy poganie, są usadowieni w niebiosach w Chrystusie. Nawrócenie Eunucha. Podczas gdy jego rydwan jest prowadzony po pustyni, Eunuch czyta na głos Pismo Święte w starożytny sposób. Ponieważ koncentruje się na czytaniu, nie widzi Filipa, a więc nie zatrzymuje dla niego rydwanu. Wtedy Duch powiedział do Filipa: podejdź i towarzysz temu rydwanowi. Zauważmy, że to nie Pan, ale sam Duch Święty wypowiada te słowa. Wskazując na znaczenie nawrócenia Eunucha w jego oczach, Filip podbiega, słyszy, jak czyta proroka Izajasza i pyta go, czy rozumie, co czyta. Eunuch odpowiada: jakże ja mogę, jeśli mnie nie poprowadzi jakiś człowiek. W tym momencie prosi Filipa, aby podszedł i usiadł obok niego. Filip czyni to, a rydwan rusza dalej. Nie ma tu żadnych wstępów. Eunuch nie pyta Filipa, czy chce jechać w jego kierunku. Jest wspólne pragnienie pomocy i otrzymania pomocy od Słowa Bożego i to wystarczy. Eunuch mówi: powiedz mi, o kim mówi ten prorok, o sobie czy o jakimś innym człowieku. Musiał zadać to pytanie rabinom w Jerozolimie i wrócił zmieszany, pusty. W tym czasie mieli oni mieszane nauczanie co do Izajasza 52:13. Jest to, kim jest sługa w Izajasza 52:13. I czy jest sługą Izajasz, jak uczą niektórzy rabini, czy też jakiś inny człowiek, być może oczekiwany Mesjasz. Inni uczą, że sługą jest naród izraelski. Nic dziwnego, że jest on zdezorientowany, ponieważ rabini odrzucili Chrystusa, nie mogą widzieć w nim sługi Jehowy. Filip nie zadaje sobie trudu, aby obalić ich nauki. Prawda o tym, że Jezus był sługą Jehowy, została ogłoszona w świecie przez Piotra w 3 rozdziale 13 werset, w 3 rozdziale 26 wersecie oraz potwierdzona i stwierdzona w Kościele w 4 rozdziale 27 werset i 30 werset. Zamiast tego zaczyna od tego samego fragmentu Pisma i ogłasza mu radosną nowinę o Jezusie. I właśnie Pan Jezus Chrystus był przedstawiony jako sługa Jehowy. Filip głosi Eunuchowi Ewangelię na podstawie 53 rozdziału Księgi Izajasza, który tak naprawdę zaczyna się od 13 wersetu 52 rozdziału. Krótkie streszczenie nauki zawartej w tym fragmencie Pisma Świętego może okazać się pomocne dla każdego, więc myślę, że warto, żebyście sięgali do tego fragmentu. Prorok rozpoczyna wykrzyknikiem: oto sługa mój będzie postępował roztropnie, będzie wywyższony i podniesiony i będzie bardzo wysoko. Odpowiada to stanowisku Pana Jezusa po prawicy Boga, tego, którego widział Szczepan. Jest to więc obecne stanowisko sługi Chrystusa, sługi Jehowy, sługi Chrystusa Jehowy wobec Filipa. Następnie pozycja ta jest przewidywana na przyszłość. I tutaj mamy takie słowa: tak zadziwi on wiele narodów, że królowie zamkną przed nim usta, bo czego im nie powiedziano, to zobaczą, a czego nie słyszeli, to rozważą. To oczekuje na dzień mocy Chrystusa. To, że pokorny Nazarejczyk powinien rządzić narodami rózgą żelazną, zadziwi władców tego świata w przyszłym dniu, w czasie, gdy zostanie wprowadzone nowe przymierze z Izraelem i Judą, czyli 7 lat po pochwyceniu. Czytamy o tym w Objawieniu 21-24.
Jak Jezus mógł stać się niekwestionowanym władcą tego świata? Czy nie był on człowiekiem, który uniżył samego siebie? A jaki władca to robi? To rodzi dwa pytania. Kto uwierzył naszemu sprawozdaniu? I komu objawiło się ramię Pana? Chociaż 53 rozdział Izajasza jest osobliwie ceniony w sercu każdego prawdziwego chrześcijanina, to w swoim pierwotnym zastosowaniu jest on żydowski. Jest to Izrael, przywrócony jako lud Boży w czasie Nowego Przymierza, w tysiącleciu, oceniający i opłakujący sposób, w jaki ich ojcowie traktowali Pana Jezusa. Czy oni, to jest ich ojcowie, uwierzyli sprawozdaniu naszemu? To jest zwiastowaniu pańskiemu w Izraelu. Czy rozpoznali ramię pańskie, gdy na przykład Łazarz został wzbudzony z martwych, co było tak potężnym dziełem, jak rozstąpienie się Morza Czerwonego? Niestety nie, ale oko Ojca zwrócone było na Niego. I tu znowu mamy z Izajasza taki punkt. Albowiem wyrośnie przed Nim, to znaczy przed Bogiem Ojcem, jako sadzonka delikatna, jako korzeń z ziemi suchej. To wtedy Izrael był jałowy i bezwartościowy, czyli sucha ziemia. Nie ma on postaci ani dostojeństwa, a gdy go ujrzymy, nie ma piękności, abyśmy go pożądali. Chcieli Mesjasza jadącego na białym koniu, który wybawiłby ich od Rzymian, Dawida, który zniszczyłby ich wrogów, zamiast tego król twój przychodzi do ciebie cichy i siedzący na oślęciu i na oślim źrebięciu, mówi Ewangelia Mateusza 21:5. Dokładnie tak, jak zapowiedziano, przepowiedziano w księdze Zachariasza 9, rozdział 9, werset. Ale oni są ślepi na to pismo, nie widząc zewnętrznego piękna w prawdziwym Dawidzie, tak jak Jesse nie widział prawdziwego piękna w prawdziwym Dawidzie. A nawet Samuel przed nimi, co widzieliśmy w 1 Samuela 16, od 7 do 13. Rezultat jest taki, że wzgardzony i pozostawiony samemu sobie wśród ludzi człowiek boleści i zaznajomiony z boleścią i jak ten, przed którym ludzie ukrywają swe oblicze, wzgardzony i nieceniony. Nazwali go synem cieśli. I to przecież widzimy w Jana 7, rozdział 15, werset. Jakże ten człowiek zna pisma, nigdy się nie nauczywszy. Jana 7, 15 powiedzieli o tym, który stworzył wszechświat. I też Jana 8, 48. Czyż nie mówimy dobrze, że jesteś Samarytaninem i masz diabła? Powiedzieli o tym, który wszystko w swoim życiu czynił mocą Ducha Świętego. I też Psalm 102, 6 od 10 do 11 wersetu. Jestem pelikanem na puszczy, jestem jak sowa na pustyni, czuwam, a jestem jak wróbel samotny na dachu, na szczycie domu. Jem proch jak chleb, a napój mój płaczem jest. Dni moje są jak cień, który się zmniejsza, a ja usycham jak trawa. Takie było jego stanowisko. Żydzi za dni Pana zauważyli to i przypisali to boskiemu niezadowoleniu przeciwko niemu. Tak dalece byli oddaleni od jego myśli, że, i tutaj mamy, uważaliśmy go za uderzonego przez Boga i strapionego. Ale bogobojny Żyd przyszłego dnia wiedzieć będzie lepiej, wchodząc w Boże myśli co do jego życia. I to wiemy i tu, i w kolejnych wersetach, zaczynając od drugiego wersetu 53 rozdziału Izajasza, co do jego śmierci i jej przyczyny. Ale zauważ, że słowo to jest w kontraście do złych myśli ich ojców. Ale on został zraniony za nasze przewinienia. On został zdruzgotany za nasze nieprawości. Karanie naszego pokoju było na nim, a jego ranami jesteśmy, jego ciosami jesteśmy uzdrowieni. Wszyscyśmy jak owce zbłądzili. Każdy z nas obrócił się na swoją drogę,
a Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich. W ten sposób Jezus jest pokazany jako sługa Jehowy, posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Po tych ogólnych stwierdzeniach Izajasz przechodzi do szczegółów ukrzyżowania Pana. W tym momencie Filip podejmuje z eunuchem rozmowę na temat Pisma Świętego. Filip przez ducha cytuje werset: w jego poniżeniu jego wyrok został zdjęty. To stwierdzenie jest stawione pomiędzy jego procesem a śmiercią i zwraca naszą uwagę na skrajną niesprawiedliwość procesu i jego wrażliwość jako doskonałego człowieka na sposób, w jaki człowiek go traktował. Był w pełni świadomy tego, co zostało mu przyznane i pozycji, w jakiej został postawiony. I to jest Jana 18 rozdział. Twój własny naród i arcykapłani wydali mnie, ciebie, co uczyniłeś. Jana 18, 35 oraz jak owca przed strzygącymi jest niema, tak on nie otwiera swoich ust. Wypełniło się przed Piłatem, który mówi: nie mówisz do mnie, czy nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować cię i mam władzę uwolnić cię? Ewangelia Jana, 19 rozdział, 10 werset. Następuje krzyż. Prorok nie podaje żadnych szczegółów na jego temat, ponieważ już zajął się jego koniecznością i cierpieniem Pana w wersetach 5 i 6, 53 rozdziału Izajasza. Zamiast tego stawia większe pytanie. Kto ogłosi jego ród albo jego pokolenie? Na pierwsze pytanie, kto uwierzył naszemu sprawozdaniu, została udzielona odpowiedź. Nikt nie uwierzył. Drugie pytanie, a komu się objawiło ramię Pańskie, zostało postawione. Zostało ono objawione niewierzącemu Izraelowi. Trzecie pytanie więc wydaje się jeszcze bardziej beznadziejne dla naturalnego oka. Któż oznajmi pokolenie jego? Albowiem został odcięty od ziemi żyjących. Judasz go zdradził, Piotr się go zaparł, wszyscy go opuścili i uciekli. Naród wydał go Rzymianom, został ukrzyżowany, umarł i pochowany. Teraz Bóg kładzie kres dalszemu poniżaniu. Werset 10 i 9 może być lepiej przetłumaczony i ludzie wyznaczyli mu grób z bezbożnymi, ale on był z bogatymi w swojej śmierci. Oznacza to, że postanowiono pochować Zbawiciela wraz z dwoma złodziejami, którzy zostali z nim ukrzyżowani. Grób zbrodniarza dla Pana chwały, taka była ich myśl. Ale Bóg się wtrąca i Józef z Arymatei, bogaty człowiek, prosi Piłata o ciało Jezusa. Tak więc, choć człowiek chce dla niego grobu przestępcy, Bóg dopilnowuje, aby został pochowany w grobie bogacza. Dla Żyda światowe bogactwo jest znakiem Bożej przychylności. Dlatego też, gdy znak boskiej aprobaty został pokazany jeszcze przed jego zmartwychwstaniem, prorok przechodzi do innej linii wyjaśnienia, dlaczego doskonały sługa Jehowy musiał cierpieć na krzyżu. A jednak spodobało się Panu, że go zdruzgotał, że go uciszył, że go uśpił, gdy duszę jego złożył na ofiarę za grzech. Zatrzymamy się tutaj krótko. Bóg zauważył w wersecie 9 jego doskonałe, bezgrzeszne życie. Miał ciało niepodlegające śmierci jak nasze, ale zdolne do tej śmierci. Kiedy człowiek następnie kładzie go na śmierć, zostaje pochowany w grobie bogacza. Ponieważ nie uczynił żadnej przemocy, ani nie było żadnego oszustwa w jego ustach. To człowiek go ukrzyżował, ale to Bóg skorzystał z okazji, aby uczynić go grzesznikiem na krzyżu. Gdy uczynisz duszę jego ofiarą za grzech? Teraz przychodzi odpowiedź na trzecie pytanie, kto oznajmi jego pokolenie? Jest to kontynuacja wersetu 10, gdzie zatrzymaliśmy się. On ujrzy swoje nasienie, przedłuży swoje dni, a upodobanie Pana będzie się pomyślnie rozwijać w jego ręku. Ujrzy swoje nasienie oznacza, że jego pokolenie rzeczywiście powinno być ogłoszone, mimo że został odcięty z ziemi żyjący, gdyż wszystkie jego owoce są w zmartwychwstaniu. I to Hebrajczyków 2,13 mówi o czymś takim. Oto ja i dzieci, które mi Bóg dał. Przedłuży dni swoje,
a upodobanie Pańskie będzie pomyślne w Jego ręku, mówi 21 psalm. Albowiem Ty idziesz przed Nim, z błogosławieństwami dobroci Ty zakładasz na Jego głowę koronę z czystego złota. On prosił Cię o życie, a Ty mu je dałeś, nawet długość dni na wieki wieków. Wielka jest Jego chwała w Twoim zbawieniu, cześć i majestat na Nim położyłeś. Uczyniłeś Go bowiem błogosławionym na wieki, uczyniłeś Go nader radosnym z oblicza Twego, mówi Psalm 21, wersety 3-6. Księga Izajasza kończy się rozwinięciem tego tematu i krótkim podsumowaniem cierpień, które do tego doprowadziły. I to jest właśnie owoc trudów jego duszy. Eunuch uwierzył w Ewangelię, kiedy Rydwan podjeżdża do pewnej wody, mówi: patrz, oto woda, co przeszkadza mi przyjąć chrzest? Nakazuje Rydwanowi zatrzymać się, obaj mężczyźni wchodzą do wody i Filip chrzci Eunucha. A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa tak, że Eunuch już go nie widział i odszedł w swoją stronę, radując się, mówi Dzieje Apostolskie 8:39. Komentując to, pewien znany nauczyciel pisze: godne uwagi jest, że nazwa chrześcijaństwa pozostaje do dziś w tym kraju bardzo skorumpowana. To prawda, ale w formie, którą ten człowiek zaszczepił. Wierzą w wyznanie Chrystusa, ale praktykują obrzezanie. Być może minęło 100 lat od czasu, gdy ten komentarz został napisany, a Bóg rozpoczął nową pracę w Etiopii, począwszy od małej liczby nawróconych. Kościoły ewangeliczne rozrosły się w całym kraju, a wielu z nich nawróciło się do Pana. Historia tej pracy jest teraz znana. Przywodzi to na myśl interesujący cytat. Ewangelia jest więc przejawem Bożej dobroci w Chrystusie, a nie miarą ludzkiego obowiązku, ani systemem religijnych cieni, jej teatrem zgodnie z Bożym zamiarem. Nie jest pojedynczy kraj czy rodzina, ale cały świat. A jej działanie nie polega na potępianiu i zabijaniu, ale na wydawaniu owoców i wzroście. I wtedy Duch Pański porywa Filipa w akcie mocy. Znajduje się on w Azocie. W posłuszeństwie Bogu oderwał się od masowego ewangelizowania, aby przynieść Ewangelię temu jednemu człowiekowi. W rezultacie został zapamiętany z tego działania bardziej niż z całego swojego przepowiadania w innych miejscach, choć szczególnie błogosławionych. Bóg ceni posłuszeństwo u swoich dzieci, dlatego też nagradza Filipa. I to czytamy: przechodząc, głosił po wszystkich miastach, aż przyszedł do Cezarei. Bóg jedynie przesunął sferę jego służby, a na koniec dał mu dom w ostatnim z tych miast, Cezarei. Znajdujemy go tam później w Dziejach Apostolskich z wierzącą rodziną, co jest ukoronowaniem błogosławieństwa Pana. Imperium Rzymskie było w zasadzie próbą zaprowadzenia prawa i porządku w niesfornym świecie za pomocą mieszanki dyplomacji i siły. Być może dlatego Janus, jej Bóg wojny, miał dwie twarze. W świecie przypominającym dżunglę Rzym odkrył sekret, że siła bez dyplomacji lub dyplomacja bez siły są równie nieskuteczne. Imperium trzymało się razem dzięki groźbie zbrojnej potęgi, jeśli wszystkie strategie zawiodły. Dopóki jej legiony stały mocno, Rzym stał mocno. Gdy się zachwiały, jak to miało miejsce w czasach dekadencji, nie pomogła jej wiedza polityczna. I to właśnie Imperium Rzymskie, o których mówimy jako tle, czyli legionach rzymskich, czwarta i ostatnia forma władzy pogan, jest opisana w Piśmie Świętym jako czwarta bestia, straszna i straszliwa, i niezmiernie mocna, i miała wielkie żelazne zęby. Pożerała i łamała na kawałki, a resztę deptało, tupało nogami swymi, o czym mówi Daniela 7:19. Nie powinno nas więc dziwić, że od najwcześniejszych dni Rzym był potęgą wojenną, pozostającą w ciągłym konflikcie ze swoimi sąsiadami. Drzwi świątyni Janusa były otwarte tak długo, jak długo trwała wojna. Rzadko je zamykano.
Legiony były wykwalifikowanymi żołnierzami. Podczas treningu żołnierze ćwiczyli na przykład z ciężkimi mieczami, także kiedy szli do walki, ich prawdziwe miecze wydawały się lekkie. Trening rzymskiego żołnierza był ciągły, forsowne marsze, skąpe jedzenie, praca polegająca na codziennym budowaniu i niszczeniu obozu. Jego budowa ciała bardziej przypominała zwierzę niż człowieka. I tutaj jest jakiś historyk Józef. Relacja tego Józefa o fizycznej sprawności tych brutali podczas oblężenia Jerozolimy jest wiarygodna tylko dlatego, że wiemy, że robili to też w innych krajach. Posłuszeństwo wobec rozkazów swoich oficerów było wpajane rzymskim żołnierzom przez straszliwe kary. I historyk napisał: ponadto strach hartuje ich do wojny, gdyż ich prawo nakłada karę śmierci. Nie tylko zna o żołnierzy uciekających z szeregów, ale także za lenistwo i bezczynność. Jeśli w ogóle to jest to niedopowiedzenie. Ich centurioni dawali żołnierzom ciosy w plecy za rutynowe naruszenia dyscypliny. Kary eskalowały do śmierci przez ukamienowanie za dezercję, bunt lub spanie na warcie. Jeśli legion wykazał się tchórzostwem na polu bitwy, ustawiano go w szeregu i zabijano co dziesiątego człowieka. Nazywało się to dziesiątkowaniem. I Krasus zdziesiątkował swoje legiony w wojnie ze Spartakusem tylko dlatego, że ich morale było niskie po kilku porażkach. Każdy rzymski żołnierz był uzbrojony w godną zaufania broń, stale ulepszaną zgodnie z najnowszym stanem techniki. Legiony były wyposażone do każdego rodzaju walki. W wojnach oblężniczych potrafiły podkopywać mury lub burzyć je za pomocą katapult, wież i taranów. Na otwartym polu ich wojska budziły grozę. Gdy generał dowodzący wrogiem został schwytany, prowadzono go w triumfie do Rzymu i wykonywano egzekucję bez względu na to, jak dzielnie dowodził swoimi ludźmi. Kiedy Korynt się zbuntował, jego mężczyźni zostali rzuceni na miecz, kobiety i dzieci sprzedane w niewolę, a on sam splądrowany i spalony doszczętnie. Kartagina i Jerozolima zostały nie tylko zniszczone, ale i zaorane, a w bruzdy wsypano sól, aby zatrzeć pamięć o nich. I to właśnie lud rzymski, lud właśnie tego wodza, na sztandarach legionów widniał napis SPQR, skrót od Senat i Lud Rzymski. W końcu legiony były tylko lustrzanym odbiciem ludu rzymskiego. Jacy więc byli jako ludzie? Ze względu na wielki okres istnienia Imperium Rzymskiego możemy jedynie uogólniać ich zwyczaje lub wskazywać na zdarzenia w pewnym momencie ich długiej historii jako wskazówki dla całości. Ale co możemy powiedzieć o ludzie, który pogrzebał żywcem swoje westfalskie dziewice za zdradę przysięgi lub który zrobił to samo z celtyckim mężczyzną i kobietą oraz dwoma Grekami, aby udobruchać bogów po bitwie pod Kannami, a w dawnych czasach ojciec mógł zabić syna za nieposłuszeństwo, a pan swoich niewolników. Sprzedawali swoich własnych ludzi w niewolę za długi. W pewnym momencie połowa ludności Rzymu była niewolnikami. Kiedy ludzie zwrócili się przeciwko cesarzowi Neronowi, powiedziano mu, że chcą go uśmiercić po staremu. Oznaczało to przebicie go widłami przez szyję, a następnie ubiczowanie na śmierć. Wybrał samobójstwo. Mniej szczęścia mieli skazani przestępcy. Mogli być ukrzyżowani lub rzuceni lwom na pożarcie na arenie, aby zabawiać tłum. Mogli też być dostarczani do scenografa, by poddać ich torturom lub śmierci, jeśli sztuka wymagała przemocy. Nad wszystkimi tymi przestępstwami górowała praktyka zmuszania mężczyzn do walki na śmierć i życie jako gladiatorów na arenach. Gry te były początkowo rozrywką po pogrzebach, ale szybko rozprzestrzeniły się wyszukane pokazy okrucieństwa, organizowane na wielką skalę na zasadach biznesowych. Gladiatorzy byli towarem, byli kupowani i sprzedawani jak towar. Pewnego razu zbuntowali się i stanęli na czele powstania 100 tysięcy niewolników, ale w końcu legiony zmiażdżyły ich. Krasus ukrzyżował 6 tysięcy z nich po obu stronach drogi apijskiej między Rzymem a Kapułą.
Przed igrzyskami gladiatorzy otrzymywali publicznie ostatni posiłek, na którym opłakiwali swój los, podczas gdy lud oceniał szansę z każdego z nich na zwycięstwo i obstawiał zakłady. Następnego dnia maszerowali przed cesarzem i wołali: o śmierci, pozdrawiamy cię, cesarze. Cezar August sponsorował 8 wystaw potworów, w których walczyło prawie 10 tysięcy gladiatorów. Był z tego tak dumny, że umieścił to na liście swoich filantropii, która miała być opublikowana po jego śmierci. Brutalność była taka, że na arenach walczyły ze sobą nawet kobiety. Niektórzy gladiatorzy walczyli z dzikimi bestiami, kiedy Tytus poświęcił Koloseum w 80 roku naszej ery. W ciągu jednego dnia zabito 5 tysięcy bestii. Później w ciągu jednego dnia zabito aż 10 tysięcy bestii. Ostatecznie imperium zostało ogołocone z dzikich bestii, które zostały sprowadzone z tak daleka jak Indie. Nie zadowalając się rozlewem krwi na lądzie, inscenizowano bitwy na morzu. Czasami Koloseum było zalewane i odbywały się morskie bitwy na śmierć i życie. W późniejszych czasach budowano się specjalne areny, aby zapewnić przestrzeń manewrową dla większych starć morskich. Czasami bitwy toczyły się na jeziorach, które czerwieniły się od krwi walczących nieszczęśników przy gromkim aplauzie tych, którzy oglądali te widowiska. W 52 roku naszej ery Klaudiusz zorganizował galową bitwę morską z udziałem 2 flot i 10 tysięcy ludzi. Carcopino kreśli taki obraz rzymskiego amfiteatru. Wracając na rzymskie areny, po prawie 2000 lat chrześcijaństwa czujemy się tak, jakbyśmy zeszli do Hadesu starożytności. To właśnie na tych arenach nasi bracia i siostry w Chrystusie byli rozrywani na kawałki przez dzikie bestie. I to jest ważne, żebyśmy nie zapominali tego kontekstu.